Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie u mnie na kanale w kolejnym odcinku z serii Osobliwe Historie. I dzisiaj sobie przegramy taki rodzinny dzień. Jest chyba teraz czwartek. Tak, mamy czwartek, 6 rano, wszyscy tutaj sobie śpią. River w ogóle nabyła jakiś tutaj strach przed ciemnością. River będzie bać się nocy i może mieć problemy z zaśnięciem. Każdy szmer będzie ją wyrywał ze snu. No i tak, już tutaj zauważyłam, że trochę ją tutaj wyrywało z łóżka. To nie był potwór ten pod łóżkiem, tylko po prostu coś tam słyszała. Ciekawe to jest, ja tego nie widziałam wcześniej. Mam wrażenie, że ja w ogóle, wiecie co, nie nadążam za tymi aktualizacjami. Co tutaj się w ogóle dodaje nowego? I mnie tak zaskakuje co chwilę coś, ale nie no, spoko. Każdy, to jest takie ludzkie, ja też. Kiedyś miałam takie obawy przed ciemnością i wydawało mi się, że słyszę albo widzę jakieś rzeczy, także w ogóle absolutnie to jest normalne, zwłaszcza jak się jest dzieckiem. Tutaj nasza zakochana para śpi, dokładnie tak. Ja sobie przegrałam nimi przed... O, pada w ogóle strasznie mocno, niestety. Przegrałam sobie tylko jeden dzień nimi i oczywiście wydałam pełno pieniędzy, ponieważ tutaj Erik z Chan bardzo chcą tak zagospodarować to podwórko właśnie tak pod, no już pod dzieciaki, dzieciaka, kto wie, co się pojawi jeszcze. I tutaj takie fantastyczne tipi postawili dla River, żeby się mogła tutaj bawić, jakieś lampki, no bo ona się trochę boi jeszcze tej ciemności i dlatego tu jest tak dużo lampek w tym ogrodzie. No i tak, jak widzieliście, tak krótko podsumowując, Erik, że tak powiem, rozmówił się ze swoją byłą. Nie było to absolutnie przyjemne doznanie, ani o matko, coś tu śmierdzi, strasznie musimy to ogarnąć. Nie było to żadne, wiecie, przyjemne doświadczenie. Jak zauważyliście, mogliście poznać byłą Erikę tak sprzed 7 lat i więcej. No niestety straszna załza. No, po prostu no, odśmieję się, ale okropny człowiek po prostu i bardzo dobrze, że oni się rozstali, bo chociaż owocem ich związku jest właśnie River, także no nie ma tego złego, co by na dobra nie wyszło. No, River ma już swój dom, ma już swoje miejsce. Także no, raczej się stąd nigdzie nie ruszę. Dobra, kochani, idziemy do rozgrywki. Już koniec mojego gadania, idziemy do rozgrywki. River ma lekcje odrobione. Dokładnie tak. Można było kupić przez komputer, ja nie pamiętałam o tym, ale już to sobie naprawiłam. Jak tam u Ciebie ze spaniem, powiedz mi? A Ty się zaraz wyśpisz. Chan jak tam? Chan w ogóle mi się pochorowała ostatnio. W sumie mogłabym Cię już, Chan, obudzić. Mogłabyś tutaj... River i tak się zaraz obudzi. Mogłabyś tutaj powycierać. Wyrzucić te śmieci i zepsute jedzenie wywalić z lodówki. Wyrzucić zepsute jedzenie. No to chodź. Wiecie, że już praktycznie mamy zaraz jesień. Co się dzieje? Niezrealizowane marzenia. Gdy proste zadanie jest stale ignorowane, można poczuć frustrację. Boże, ja nie nadążam za tym. Wiecie, ja ciągle tutaj... Obściskuj się. No dobrze, dobrze. Jak tak bardzo chcesz, to ci zaznaczę. Ale ja ciągle zapominam o tych dymkach, o tych zaciankach. Wiecie, cały czas się na tym łapię, że ich tego nie spełniam i oni później... Dziwię się, że mi tutaj punkty szczęścia życiowego się nie nabijają, jak ja tutaj nic nie robię. Erik jeszcze trochę jest niewyspany, bo on sporo robił ostatnio, jak sobie tutaj grałam. Także no, pieniędzy mi nie przybyło, tylko ubyło. Trzeba będzie to nadrobić. Dobra, ty tutaj sobie sprzątasz. Nie, na razie nie. Zaczynasz za godzinę. Wiesz co, to możesz faktycznie... Chodź, wstań, wstań. O, dzisiaj w nowej piżamce. Z misiaczkiem takim fajnym. Bardzo lubię River, ona jest naprawdę taka świetna dziewczynka i bardzo mądra. Kochana, chodź, weźmiesz sobie tutaj... Jezu, ile tutaj mamy rzeczy różnych. Możesz sobie kanapkę z wędzonym łososiem wziąć jak najbardziej. Zapraszam Cię. Co jest?
Co jest? Co nie możesz? Co nie możesz? Zejdź. Zjedź? Czekaj, czekaj. Co to znaczy zjedź? A! Okej. Okej, dobra. Możesz już sobie wziąć to jedzonko, czy nie? Otwórz. Nie, nie to chciałam. Weź porcję, chodź. Mam nadzieję, że już możesz. Chodź, chodź szybciutko, bo zaraz będziesz musiała iść do szkoły. Tak, proponuję jeszcze wolniej. Jeszcze wolniej, idź, w ogóle się nie śpiesz, nie? No dobra. Chan, udało się tutaj... Drugi raz to samo wypełniłam zlecenie, te trzy cylindryczne świece. Zaraz sobie... O, widzę, że tam już Lucy nie daje spać Erikowi oczywiście. Ale on chyba ma twardy sen. Nic go nie ruszy dzisiaj, nic go nie wyrwie z łóżka. Matko, ile ty masz rzeczy? Ja ci tam przerzucałam od Chan jakiś czas temu. Co ci jest? O matko, masz to niezrealizowane... Dobra, wiesz co, nie gotuj. Jak tak bardzo chcesz, to proszę cię bardzo, dam ci, żebyś sobie słuchała jazzu. Ja w ogóle zapomniałam, że ty słuchasz jazzu. Czemu nie możesz? Podejdź tu, włącz jazz. I słuchaj. Słuchaj stacji jazz. Nie możesz sobie po prostu usiąść i słuchać? Co ci tu śmierdzi znowu? No, możesz, możesz. A, zjadłaś już, tak? Fantastycznie. Bardzo fajnie. A idziesz do szkoły podstawowej. No to nawet nie zdążyłyście sobie za bardzo pogadać. O, widzicie? I od razu jej to zniknęło. Nie gotuj. Nie gotuj, nie gotuj, tylko... o matko, byś tutaj napełniła miskę. Jaki fajny talerzyk. Sprzątnij. Ja bym ci też dała, żebyś tutaj... A weź resztki. Weź sobie coś, bo już nie będziemy teraz gotowali, tylko będziemy jedli to, co mamy, bo nie można tak, wiecie, marnować, nie? No dobrze, dobrze. Oglądaj romantyczny... co? Program. Ale to możesz sobie z Erikiem obejrzeć. No dobra, już. Już wystarczy. Ja zapomniałam w ogóle, że ty lubisz ten jazz. Kija łysa jesteś, Boże, bo ja kasowałam dużo, dużo, dużo modów. Kija wyłysiała. Co się później dam. Chan, dzięki za sugestię, że Johnny Zestu przyjemnia każdą chwilę. To była naprawdę przednia zabawa. No tak, bo ona tam pytała się Chan, czy warto się z nim spotkać. Dobra, ty sobie jeszcze, chłopie, śpi. Aha, wzięłaś sobie ten. Wzięłaś sobie tego tościka z jajeczkiem i awokado. Mniam. Zjadłabym takie coś. Dobra. I jak skończysz, to oczywiście posprzątasz. W sumie dobrze, że pada, bo nie musimy tutaj nic podlewać. Ale zdecydowanie trzeba się zająć ogrodem, bo tutaj zapuściłam strasznie. Zapuściłam to tragicznie. A co tu się stało? Czy ja sobie wyłączyłam te... Tak, wyłączyłam sobie sekundkę, bo nagłówki sobie wyłączyłam. O! Kwiat lilii, ale czemu... Ej, już mi się to straciło. A nie sprzedawałam nic. Miałam tutaj krzaczki wczoraj jeszcze. Dobra. Erik się już tutaj widzę. Zwlókł z łóżka. To możesz, jak ty, Chan, nic teraz nie robisz, to proszę bardzo, Erik, tutaj pocałować swoją dziewczynę na dzień dobry. I w sumie ona chciała się obściskiwać, to jest tutaj obściskuj się. Wyznanie spytają romantyczne. Nie. Dobra. Myślałam, że obcisku się jest też na stojąco. Co wam tutaj ciągle śmierdzi? Nie rozumiem tego. Okaż czułość. I pogać po policzku. Dokładnie tak. Lucy, co ty? A ty nie jadłaś? No patrzcie, patrzcie ją. Ej, czemu nie mogę kliknąć na miskę? O, dokładnie tak, proszę bardzo. Proszę bardzo, nakarmić pieska, bo piesek głodny. Później sobie weź jakieś te... Weź sobie resztki. A ty sobie tutaj usiądź. O, dobrze, akurat fajnie, że usiadłeś, to sobie możecie pogadać. Wezmę tak, może działanie dodaj do grupy.
I możecie włączyć ten program romantyczny, bo Chan chciała. Oglądaj kanał. Romanse? To będzie to? Czy to się zali... Czy to będzie film? Oglądaj kanał. Tak, kanał. Dobrze? Dobrze zrobiłam, czy nie? Romantyczny program telewizyjny. Ej, no i czemu nie oglądasz? Oglądaj aktualny kanał. Usiądź sobie. To już wyłączymy tą muzykę, bo... O, zaliczyło się, bardzo fajnie. No dobra. Przyjazne. Entuzjazmuj się jazzem. Możesz mu poopowiadać trochę o swoich ulubionych wykonawcach. Ale on chyba nie jest zainteresowany. W ogóle, jakiej ty muzyki lubisz słuchać? Erik, bo już nie pamiętam. Co ty lubisz? Alternatywną. A, okej, dobra. Już nie pamiętałam. A przesiadasz się tu? Dobrze, dobrze. W ogóle coś mi się tutaj... Nie wiem, czy to z jakiegoś moda jest. Na pewno to jest jakiegoś moda. I zobaczcie, jakie oni mają tutaj telefony u mnie. Jakieś takie dziwne strasznie. O, widzicie? I wszyscy takie mają, bez względu na to. O, zobaczcie, jakie takie słodziaszne takie. Jakieś kotki, chmurki, nie wiem, co to jest. I Erik to ma, i każdy Sim u mnie to ma. Nie wiem, nie wiem, co tu się w ogóle wydarzyło. Ale to te telefony to akurat jest najmniejsza. A, możesz się na stojąco obściskiwać, no dobra. No okej, okay. Jaki byłby tutaj, słuchajcie, podział ról dzisiaj? Siadaj, siadaj, Chan! Aha, wy chcieliście się na ten, na... Co ty robisz? A, ho, ho, ho! Buziaki mu tu wysyłasz. Lucy też, Lucy jest zazdrosna. A tu coś śmierdzi. Będę musiała tą kanapę odsunąć, bo tutaj za kanapą coś capi trochę romantyczne. Gdzie było obściskuj się? Już tego nie ma, zobaczcie, już tego nie ma. Lucy nas tu podsiadła. Dobra, słuchajcie, Chan, ja bym chciała... Christopher, ale my, ja nie wiem, co to jest za Christopher. Nieważne, dobra, Chan, ja bym chciała, żebyś posprzątała, a później sobie skorzystasz. Natomiast, Erik, bardzo proszę, o, bardzo fajnie, że sprzątasz sam, nie muszę cię tutaj... Aha, już nie sprzątasz, tak? Tak, ja wiem, tam coś śmierdzi, ktoś coś tam rzucił za kanapę, ewidentnie, i teraz tam dym leci, zielony. Ty byś chciał się wykąpać, też sobie skorzystać, a już sobie wchodzą, tak, wiecie, żadnego skrępowania, nie? Już na takich relacjach to już się nikt nie krępuje. Chan, ja bym chciała, żebyś ty tutaj ogarnęła... Jak zwykle ogród, prawda? Jak zwykle ogród bym tutaj ci dała ewo... Serio? Wszędzie mamy znowu ewoluuj? Tak. Ewoluuj, znowu będzie klikania. Szkoda, że nie ma czegoś takiego ewoluuj wszystko. I w jakim one są stanie? Wspaniałe. No dobrze, dobrze, okej. Okay. Co my tutaj jeszcze mamy? Co my tutaj mamy? Na pewno trzeba tutaj poodchwaszczać. Odchwaszczaj teren. Razem! O, możecie razem? Okej. Okay. No dobra. To akurat mi się podoba. I zobaczcie, on też takie ma. I nie mogę tego zmienić, mimo zmieniania, wiecie, mimo zmiany. Ty się może przebierz z tej piżamy, co? Czy będziesz tak bosą nogą tutaj? Po tym ogrodzie. Nie no, przebiorę cię już. Ja już cię przebiorę tak, ten. Sama. Dziś jest ciepło w miarę, a to możesz się... Oddałam mu jeszcze taki strój dzisiaj. Nowy. Niech ma chłopina coś nowego. A bardzo lubię ten zestaw tego podkoszulka i dla dziewczyn, i dla chłopaków, także... Aha, czyli razem będziecie tutaj pielęgnować. Ej, super, no to ekstra. Dwa razy szybciej to pójdzie. Jak tam? A ty się chcesz Lucy załatwić, tak? No to kurczę, Jezu, ty jesteś umorusana. O Boże, jak tam Erik? Opowiedz historię. No dobra, ale jak tam ogród? Powiedzcie mi jak... Ej, to już? Już wszystko? Tak, ten?
To już jest. Ewoluuj. Ej, nie mamy nic do tych, do zbiorów? O masz. Bez sensu. Bez sensu zupełnie. Dobra, Lucy, ja bym chciała, żebyś ty sobie tak skorzystała. Nie marudź przy drzwiach, tylko siusiaj i możesz. Taniec zewu natury. Nie, możesz sobie iść na jakieś łowy. Erik, ty byś mógł tutaj. Trzeba coś zarobić, kurczę, bo już mieliśmy dużo kasy, a znowu nie mamy prawie nic. Zrób mebel. To zrób. A zrób tę ozdobę ścienną, ona jest najdroższa. Ale w sumie to. Rozmawiaj. Dobra, poczekaj, Chan. Ja bym ci dała jeszcze. O, tutaj jest normalnie, nie? Tu jest normalnie. Oni mają tutaj, jak wyciągają te telefony, coś takiego dziwnego, strasznie. Biznes. A nie, to nie było tu, Boże, co ja robię? To było tutaj. My w ogóle mamy już, zaraz Wam pokażę, mamy piąty poziom wytwarzania. Nie jest to jakoś strasznie dużo, ale dzięki temu możemy tutaj wziąć trochę więcej zleceń. Miłość wisi w powietrzu. Co my tutaj mamy takiego, żeby jak najwięcej zapłacili? Aha, tutaj na dole są te takie trochę lepiej płatne. Światło w tunelu. Trzech lamp stojących. A to byśmy musieli tam pojechać do tej przestrzeni publicznej. A ja chciałam dzisiaj tutaj spędzić sobie dzień w domu. Ej, może znowu weźmiemy te świeczki? I co, ty już to masz? Nie. Termin ukończenia. Ale ty już to ukończyłaś przecież. Kto tutaj nam dzwoni? No pewnie, że jest fajne. Pewnie, że jest fajne, bo jest twoim tatą. Dobra. Chan, wiesz co? Ja ci później dam może tę pracę taką, wiecie, z wolnego strzelca. No możesz wyrzucić te śmieci. Stwórz kompozycję. Wszystko pokażcie mi, co tutaj jest. A weź te białe chryzantemy jeszcze zrobisz. To sprzedamy. No bo kurczę, tutaj tak zaczęli urządzać dla River ten ogród. No super jest to tipi, ten namiocik taki. Ale no niestety pochłania to dużo pieniędzy. A dobra, teraz mi to zaskoczyło. No okej, no to się tym zajmę jeszcze raz. Bo nie chciałam dzisiaj jechać na tą przestrzeń, wiecie. Chciałam tutaj sobie spędzić dzień. Akurat przestało padać, to jak River wróci, to. To co? No to spędzimy sobie tutaj dzień. Mogłabym im tutaj kupić jakąś planszówkę fajną, taką, żeby sobie pograli razem. A ty, Erik, jak ci idzie ten? Jak ci idzie majsterkowanie? A już coraz lepiej, szósty poziom będziesz miał. Bardzo fajnie. Dobra, troszeczkę możemy przyspieszyć. Otwórz parasol. Nie no, bez przesady, że ty pod parasolem będziesz tutaj. Zaraz wejdę do trybu budowania i to sprzedam. Muszę się, kurczę, skupić na tych zasadach tutaj, wiecie, tego wyzwania, bo ja tak totalnie to pomijam, że po prostu masakra. To jest aż wstyd. Ja się w ogóle zapominam o tym, że to jest wyzwanie, naprawdę. Dobra, powiem wam, że ta ozdoba ścienna to tak za bardzo nie poszła tutaj za 250, tylko i wyłącznie, więc trochę słabo. Dobra, zaraz te śmieci wyrzucicie sobie, jesteście tacy schludni. Pokaż, co ty tutaj masz w tym. Oj, niewiele tu masz. Dobra, dawaj. Otworzymy jeszcze sobie to stoisko. Niezłe. Tutaj wszystko jest raczej niezłe, z tego co pamiętam. Dobra, dawaj. Wyłóż towar. I czemu nie możesz ten? Czemu nie możesz obsługiwać stoiska? Wykonaj interakcję wypełniania przed. Co? Przed interakcją obsługi. Co to znaczy? O, obsługuj stoisko, dobra. W takiej kolejności. No dobra, rozpocznij. I możemy podnieść ceny. O 75 może. A tam było 100? To co ja obniżam? Co ja głupia? O 200. Niech będzie o 200.
Czan, dobra, ci tutaj idzie to. Już skończyłaś, tak? To możesz dodać wazon na przykład. Na przykład biało-złoty. Ty jesteś flirciara dzisiaj. Oj, bardzo ładnie. Taki żółciutko złoty, taki słoneczny. No dobra, sprzedaj to, sprzedaj. Jeszcze ci dam, żebyś tutaj. Żebyś może tutaj zrobiła jakiś taki droższy. Dobra, rób sobie jeszcze ten. Podbijaj sobie tę umiejętność, a tutaj widzę, że już ktoś przyszedł. Ciekawe, czy znowu jacyś ciekawi ludzie będą mi tutaj przychodzili. Tu jak pani kroczy. Jak pani kroczy powoli i nieśpiesznie. Jakby miała pani pełno w majtkach, trochę tak wygląda i nie mogła pani iść. Dobra. Gdzie ty mi idziesz? Daj spokój, co ty jesteś? Czy ty masz cechę schludny? Obsługuj stoisko. Obsługuj stoisko i proszę bardzo tutaj zachwalać towar. No, dokładnie tak. Proszę zachwalać towar i zachwalać towar. Ja wiem, słuchajcie, że ja robię co odcinek praktycznie to samo, ale to się niebawem zmieni. To wam obiecuję. Boże, mówię, co to jest za jakiś obcy pies, a to Lucy taka brudna tutaj chodzi. Fantastycznie. No dobra. Tutaj też, proszę bardzo, zachwalaj. Ej, to jest nasz klient, tak? A nie, chyba jednak nie. To chyba nie jest nasz klient. Ej, kupiliście coś, czy nie? Ale jesteście bez sensu. Dobra, dobra. Co ona tutaj nam przywlokła? Co to jest? Otwórz. Figurka purpurowego. A, dobra, to jest to. Obsługuj, obsługuj. Czemu ty nie chcesz tego obsługiwać? Ja wiem, że deszcz pada, no ale bez przesady. Dobra. Chan, poczekaj. Aha, dobra. Chcesz go pocałować? W porządku. Dam ci, żebyś dodała jakiś na przykład ptasi wazon. Aha, to już ci zniknęło, dobra. Jaki ładny taki wiklinowy. I sprzedaj za 48. I w ogóle czemu my tu nie mamy nic do tego, do zebrania i do sprzedania z roślin? Ja tutaj nic nie robiłam przecież. Dobra, ewoluujemy jeszcze. Jak tam idzie ta sprzedaż? Coś w ogóle tu idzie? Coś idzie. Dobra. Trochę mało jest tutaj ludzi, słuchajcie. No dobra, ale coś kupują, coś kupują. No nie, nie jest źle, nie jest źle. Ale jakiegoś szału to ja tutaj nie widzę. Ech, tak to jest, tak to jest. O, poprawa ocen, no proszę bardzo. No kurczę, mówię i mam. Chociaż to nie jest jeszcze takie dziwne, to nie jest jeszcze takie dziwne, tylko kolor jest taki trawiasty. Dobra, co tam się stało? Co tam się stało, River? Czemu jesteś niezadowolona z życia? Co się dzieje? Stresujący dzień w szkole. Nie ma znaczenia, jak długo się uczysz. Trudny test jest zawsze stresujący. No dobra, to wiesz co? To wiesz, co ty możesz zrobić? Możesz wyrzucić. A nie, możesz tylko podnieść. Okej. Możesz, możesz, możesz. Tutaj do taty swojego. Dalej. A jakie ty masz su. Ej. Od kiedy ty masz takie dobre relacje z nim, jak ja tutaj ledwo jeden dzień grałam tylko pami i nic takiego nie robiłam? O Boże, serio, narzekaj na problemy. Chodź. Chodź, chodź. Dobra, wiesz co możesz tutaj zrobić? Chodź, jeszcze będziesz te świece robiła. Twórz świece. To miały być cylindryczne? Cylindryczne. Tak. Twórz świece cylindryczna, weź tutaj chociaż jedną, zrób bursztyn, bursztynka sobie zrób. No tak, bo River nie lubi szkoły, ona się nie lubi uczyć. Oni są w ogóle podobnie ubrani, nie? Mają taki podobny styl. Trochę. Dobra, Erik, proszę bardzo, tutaj możesz. Okaż miłość. O, no proszę bardzo, ktoś tutaj nam fajnie kupił jakieś rzeczy. Spać się trochę chce, mówię, siku, siku ci się trochę chce. Dobra, jak to się skończy, mógłbyś pójść ze swoją córką na ryby? Tutaj jest chyba taka miejscówka, żeby sobie pójść na ryby. I twoja stara ta
Twoja stara parcela. Boże, mam taki sentyment, jak się tutaj czasem rozglądam. Serio. Wędkuj z. I możesz iść z River. Spoko. Dobra, no to możecie sobie pójść na te ryby. No i bardzo proszę mi tu kupować ładnie wszystko. Dobra, niech ona się trochę... Żartuj o chipsach serowych. Weź ją trochę tutaj rozruszaj. Zabawne... Rób zabawne miny. No już się skończyła, proszę Państwa. Już się skończyło. Proszę już sobie tutaj iść. Już, do domu. Już do domu idziemy. Dobra. Wyczyść. No dobra, te szału nie zarobiliśmy, no ale już. Aha, pani nam tutaj sprząta. No fantastyczna sprawa, naprawdę. Weź się trochę może, o właśnie, pobaw się trochę z tą. Opieka nad zwierzakiem. Nie, chciałam tutaj tresura. Turlaj się. Tresura leżeć. Tresura daj głos i możesz się z nią trochę tutaj pobawić. Boże, Lucyka, ty jesteś brudna. Masakra. Ale jak ty ciągle tutaj po ziemi, po błocie się tarzasz, no to nic dziwnego. Co ci jest? No, jesteś przemoknięta, już nie przesadzaj, że ci tak źle. Już nie przesadzaj. Dobra. Ty jeszcze pewnie byś chciał sobie tutaj wziąć szybki prysznic. Ja bym ci dała, żebyś... A, wyrzuć może jeszcze tą... Czemu nie można tego wyrzucić? Cześć, Erik, tu twoja agencja pracy. A, bo on też ma pracę. Zapomniałam, Boże, jestem straszna. Jestem straszna, ale na razie nie, bo on tak za bardzo nie umie tego, wiecie, wytwarzanie. Nie za bardzo potrafi. Wędkuj tutaj z... Ej, chodźcie wszyscy może. Ej, chodźcie wszyscy. Czemu nie? Dobra, nie będziemy ci, Erik, podglądali. Absolutnie nie. Ty się tutaj bawisz z pieskiem, bardzo fajnie. O, super. Pani, to nie jest pani dom. Jak pani tutaj coś śmierdzi, to proszę iść do domu swojego. Do swojej hacjendy czystej. Dobra, tres z powodu tresury. No już nie przesadzaj tam. Chodź na ryby. Przestań krzyczeć na naszego psa. Ej, Lucy, nie możesz jej... O, dokładnie. Dokładnie tak, Lucy. Czy ja ci mogę tutaj zrobić tak, żeby się na przykład osikała? Nie, nie mogę. Neutralne działania. Nie, nie mogę tu nic takiego zrobić, niestety. Ale wredne babsko. Elfaba, to jest chyba ta z tego magicznego dodatku. Dobra, chodź. Chodź, Chan, spędzicie sobie trochę czas tutaj na rybach. O, tam już się wszyscy zbierają. Boże, River, co ci się stało z tyłem głowy? Widzieliście to? Tak, przez ułamek sekundy. O, fantastycznie. Ale fajnie. No i ekstra. No i bardzo fajnie. A możecie rozmawiać tutaj przy tych rybach? Czy tu się nie da gadać? Podczas ryb? Chyba nie, chyba nie. Chyba to się musi odbywać w ciszy. No dobra. Poczekam sobie, aż oni coś może tutaj złowią i zaraz do Was wrócę. Okej, okay, dobra, słuchajcie. Erik tutaj zyskał trzeci poziom wędkarstwa, a widzę, że River tutaj złowiła. No, szału nie ma, ale zawsze coś. Zawsze coś. A ty coś masz, Chan, czy nie? Nie, ty nic nie masz. A Erik, ty coś masz? Nie, tobie się nic nie udało. Dobra, wiecie co? Ja bym dała wam tak. Jak wy się w ogóle czujecie? Jesteście trochę głodni, więc ja bym tutaj chyba wystawiła ten. Wystawiła jakiś obiad na stół. I pokażę wam też coś, co kupiłam w tej przerwie parusekundowej. Otwórz, bo my tutaj mamy co jeść. Mamy co jeść i mamy naprawdę sporo tego. Tu jest na przykład talerz świeżych warzyw z humusem. Też to wygląda naprawdę świetnie. I ja bym chciała, żebyście, wiecie, zjedli sobie razem po prostu, nie? Chciałabym jeszcze tutaj dodać do grupy Chan, żeby to tak miało ręce i nogi. Utwórz grupę. A nie, może inaczej. Może inaczej, bo to chyba tak nie... czemu nie mogę dodać do grupy ten?
Dodaj do grupy. A ty masz ją w grupie, tak? No dobra. Dobra, no to tak. Chodźcie już, przestańcie łowić te ryby w takim razie. I ty też. Dobra, chodź, Erik, zawołasz tutaj ludzi. Weź porcję razem i usiądź razem. Chodźcie. Ma za mało umiejętności. No dobra, no to sobie tam rozwinie tę umiejętność już bez przesady. Tragedii nie ma. Może sobie pan iść do domu. Nie może pan iść. Lucy tam jest zadowolona, brudna, nic się nie przejmuje w ogóle, nie? Czy ty jesteś jakaś taka ostatnio, nie wiem, jakaś taka. Co ci jest? Zawrotę głowy. Albo ona jest chora, kurczę, zobaczcie, jaką ona ma wysypkę tutaj. Wszędzie ma te kółka takie. Jaka mina w ogóle. Gdzie wy idziecie usiąść? Co ty robisz? Ty miałeś zjeść tutaj ze swoją córką i dziewczyną. Proszę cię bardzo. A już zjadły wszystko. Fantastyczna sprawa. No naprawdę ekstra. Dobra. To weź sobie resztki. River. Ja bym chciała. I ty też nie zjadłaś? To ile tutaj było tego? Ile tutaj było tych porcji? Poproszę o radę. No dobra. Tylko Chan musi się tutaj trochę ogarnąć, zanim się coś będzie radziła. Co tam? Ponad siły. Próbuję odrobić lekcje, ale nauczyciele zadają nam ostatnio naprawdę trudne rzeczy. Może to po prostu ponad moje siły. Jak myślisz? Poświęć temu więcej czasu. Trening czyni mistrza. Dziękuję za radę. Dobra. I w zasadzie to River mogłabyś. Kurde, ty jeszcze nic nie zjadłaś. Napełnij miskę. I też weź sobie resztki, bo ty nic tutaj jeszcze nie zjadłaś. O matko, nie, 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 Chan, to idź normalnie, jak chcecie się spać, to idź się połóż tak normalnie spać. Co się masz tutaj, wiesz, męczyć? A widzę, że wzięliście sobie to samo. No Chan coś się źle czuje ostatnio. Nie wiem czemu tak jest. Dobra, Chan sobie idzie spać, nie będziemy jej przeszkadzać. Jakie spojrzenie na siebie. Ej, ale ekstra, muszę im normalnie zrobić zdjęcie. Fajnie wyglądają razem. O, super. Dobra. Okej. Co to było z tych wychowawczych? Zapytaj o etap. Co to znaczy zapytaj o etap? No, trzeba nie iść spać. So, Boże, kiedy ty jesteś chora, cała w jakiejś wysypce, masakra. No, musisz iść spać, koniecznie. No dobra, oni sobie tutaj poradzą. Zaczynam wybrzydzać przy jedzeniu. Możesz wołać mnie na posiłki i zachęcać do próbowania nowych potraw, ale nie ma gwarancji, że mi zasmakują. Okej, dobra. To jest taki etap w życiu marudzenia na. Jaka synchronizacja po prostu, nie? Rozmawiaj o lepszych nawykach żywieniowych. No tak, bo River to tak lubi trochę, wiecie, fast foodowo, nie? Tak troszeczkę. Jak ty się w ogóle czujesz, River? Chyba nie najgorzej. Chyba nie najgorzej. Dobra, kochani, ja myślę, że na tym powolutku będę kończyła już ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się on spodobał. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie i trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia w kolejnym. Cześć!